Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Cieślak i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa 26 sierpnia 2022 roku do Zakopanego na dwugodzinne warsztaty w ramach KSC Forum, na których będziemy rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, opiniami, spostrzeżeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Tam, gdzie IT wygląda inaczej, tam, gdzie faktycznie ten świat jest niebezpieczny, jest ciekawy, jest fascynujący, bo możemy wspierać cyberodporność naszego kraju. Tam, gdzie operatorzy usług kluczowych, tam, gdzie infrastruktura krytyczna świadczą dla nas usługi, dla nas jako społeczeństwa, tam musimy wejść systemami monitorowania, wykrywania niezgodności, kontroli, wspierania przesyłu informacji, przetwarzania informacji. Szanowni Państwo, w 1974 roku już wprowadzaliśmy pierwsze istotne systemy komunikacyjne, informacyjne w ramach systemów DCS do zakładów wytworzeniowych, zakładów wytwórczych, zakładów dystrybucyjnych. Już tam mówiliśmy o informacji, już tam mówiliśmy o jej istotności dla układów technologicznych, dla układów klasy AKTIA. Szanowni Państwo, cyberodporność jest elementem całości rozwiązań bezpieczeństwa. I tym zajmujemy się od prawie 30 lat jako zespół. Jestem głęboko przekonany, że to doświadczenie, które będzie mogło być podstawą do przekazania Państwu wiedzy, istotnych zagadnień, istotnych spostrzeżeń, będzie się mogło Państwu przydać. Przydać do budowy rozwiązań cyberbezpieczeństwa, do integracji tych rozwiązań z systemami technologicznymi w sposób bezpieczny. 5 nowych systemów, które dla technologii, dla przemysłu są faktycznie nowe, do środowisk, które do tej pory były skrzętnie skrywane, skrzętnie bronione i bardzo słusznie, przed wpływem rozwiązań trzecich, przed wpływem osób, które nie znają tego świata. Szanowni Państwo, zapraszam jeszcze raz 26 sierpnia na godzinę 11:30 na 2 godziny warsztatów, w których będę bez wskazywania firm, bez lobbowania na konkretne rozwiązania starał się przekazywać Państwu wiedzę i pokazywać, jak możemy wspólnie podnieść cyberodporność naszego kraju. Dziękuję jeszcze raz i do miłego zobaczenia.